Cześć, witajcie, z tej strony Branko, witam was ponownie w odcinku tutorialowym z gry Rocket League No i dzisiaj pokażę wam jak odblokować słynną ukrytą antenę w grze Rocket League Na początek czym jest ta ukryta antena? Gdy wchodzicie w garaż do inwentarza i... nie to... i... no... Oczywiście modyfikujecie sobie autko i wejdziecie w zakładkę anteny i zjedziecie na sam dół, o ile oczywiście ktoś już tej anteny nie odblokował to na samym dole jest taki pusty slot, zablokowany, widzicie? że jest jakaś tam przy, y, zacieniona antena z, y, w tle natomiast widzimy głódkę czyli jest to taka zablokowana antena i o co z tym chodzi? aby odblokować tą antenę musimy się udać do menu, menu Start w grze Rocket League zaraz, y, zaraz zobaczycie jak to wygląda Okej, okay. znajdujemy się już właśnie w tym menu, menu startowym w Rocket League I właśnie tutaj odblokowujemy antenę, jeżeli chcecie odblokować tą antenę to musicie być w tym menu, nie możecie przejść dalej, nie możecie kliknąć start Bo to nie zadziała I teraz, w zależności od tego na jakiej platformie gracie, czy to jest PC, Xbox czy PS4, musicie wybrać odpowiednią kombinację klawiszy i przycisków. A więc tak, zacznijmy może od Xboxa. Na Xboxie na padzie musicie na strzałkach najpierw kliknąć: góra, góra, dół, dół, lewo, prawo, lewo, prawo, B, A i start. Jeszcze raz na Xboxie: góra, góra, dół, dół, dół lewo, prawo, lewo, prawo, B, A i start. Na PlayStation 4 kombinacja jest podobna. W zasadzie na każdej platformie jest kombinacja podobna, tylko wiadomo klawisze się trochę różnią. Ponieważ i, i, oznaczenia są inne na, na padach czy na klawiaturze i na PlayStation 4 jest tak: góra, góra, dół, dół, lewo, prawo, lewo, prawo, X, kółko i przycisk, options. No i właśnie yy, jeszcze raz może powtórzę: na strzałkach góra, góra, dół, dół, lewo, prawo, lewo, prawo, yy, X, kółko i options. Na PC na klawiaturze, bo ktoś może grać na klawiaturze, na PC oczywiście. Kombinacja jest y, identyczna. Korzystamy ze strzałek. Góra, góra, dół, dół, lewo, prawo, lewo, prawo. B, A, Enter. Jeszcze raz. Góra, góra, dół, dół, lewo, prawo, lewo, prawo. B, A, Enter. No i teraz jako że ja nie odblokowywałem tej Ateny, to spróbujemy to zrobić na mojej konsoli. Zobaczymy czy to zadziała. A więc tak. Góra, góra, dół, dół, lewo, prawo, lewo, prawo. X, kółko i start No i proszę Udało się, w tym momencie wyświetlił mi się taki baner Supersonic Acrobatic Rocket Powered Battle Cars Zastanawiałem się co to tak właściwie jest, jak widziałem na filmikach I okazuje się, że to jest nawiązanie do prequela Rocket League, czyli gry Twórców Rocket League, którą, którą stworzyli wcześniej To jest gra z 2008 roku, nigdy w niej nie grałem, nawet nie widziałem jak wygląda ale mówię, że tak właśnie jest, że to jest po prostu nawiązanie do tej gry. No i kiedy przejdziemy do. Yy, klikniemy Start, po prostu przejdziemy dalej, to powinniśmy otrzymać właśnie ukrytą kamenę. K jaką kamenę? Antenę, oczywiście Moai. No i tak jeszcze, w ramach ciekawostki, na sam koniec, czym tak naprawdę jest Moai, czyli ta, te, ten symbol Moai to są posągi wykonane ze skał wulkanicznych yy, przez mieszkańców wyspy Wielkanocnej. Wyspa Wielkanocna znajduje się na zachód od Ameryki Południowej, oficjalnie należy do Chile. No i właśnie tam powstało wiele takich posągów. Figury te są monolityczne. Teraz czytam informacje z Wikipedii, aby Wam jeszcze coś ciekawego o niego opowiedzieć. I ciekawostka jest taka, że te posągi były naprawdę ogromne. Niektóre ważą nawet ponad 20 ton i mają ponad 6 metrów wysokości. Te pomniki, te Moai, bo każdy pomnik to się nazywa Moai. Nadal tam stoją oczywiście w większości, niezniszczone, stworzone przez tamtejszą cywilizację, tamtejsze plemiona i największa figura znana, taka która stała, którą znaleziono, miała 10 metrów wysokości i ważyła 75 ton, no, czyli to jest strasznie dużo, strasznie dużo 75 ton, ale tak się zastanawiałem, że fajnie by było mieć takie moai w ogrodzie, nie? Taka fajna ozdoba. Jeszcze z ciekawych informacji, które tam znalazłem, to mogę Wam powiedzieć, dlaczego tak naprawdę te Moai powstały. Moai powstały, dlatego że znaczy istnieje taka legenda o wodzu plemienia Hotumatu, czyli pewnie jedne, jednego z plemienia, z plemien, które zamieszkiwały wyspę Wielkanocną. I tenże przywódca wielki opuścił swoją ojczyznę w poszukiwaniu nowego domu. Natomiast kiedy zmarł, wyspa została podzielona pomiędzy Jego synów, następnie pomiędzy ich spadkowierców. No i wyspiarze wierzyli, że stawiane posągi, czyli te Moai, są zdolne do przechwytywania many, czyli nadprzyrodzonych mocy wodza, a to z kolei miało prowadzić do opitych deszczów, no i po prostu takiego, nie wiem, no, jakby to powiedzieć, dobrobytu dla każdego z plemien. Dlatego te posągi stawiano, aby zdobyć te, te moce czy przychylność tego wielkiego wodza, który już tam gdzieś za światów dbał o mieszkańców wyspy Wielkanocnej. Także z mojej strony to tyle, to wszystko co chciałem Wam przekazać, może jeszcze sobie od razu wyekwipuję, a tak wygląda antena na autku, tak wygląda antena na autku, z mojej strony to tyle, dziękuję Wam serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podobał i zapraszam na moje streamy z gry Rocket League oraz inne materiały z tejże jakże fajne gierki, do zobaczenia, hej!